Wszystko jak widzę od ciebie, pani pochodzi. Henryk Nawarski zwrócił się do Katarzyny, a nie od mego szwagra Karola. To pani zamierzyłaś uwikłać mnie w sidła. To pani ze swej córki chciałaś zrobić przynętę, aby nas wszystkich zgubić. To pani na koniec rozłączyłaś mnie z żoną, ażeby ją uwolnić od przykrego widoku mojej śmierci. Tak, lecz to się nie uda! zawołał inny głos, zadyszany i namiętny. Henryk poznał go natychmiast. Karol IX zadrżał, gdyż się go nie spodziewał. Katarzyna drgnęła z wściekłości. Małgorzata, zawołał Henryk. "Margo", rzekł Karol IX. "Moja córka", mruknęła Katarzyna. "Panie", odezwała się Małgorzata do Henryka. "Ostatnie twoje słowa obwiniły mnie, lecz masz słuszność i nie masz. Masz słuszność, gdyż rzeczywiście użyto mnie jako środka do zgubienia was wszystkich, lecz nie masz słuszności, bo nic o tym nie wiedziałam." Ja sama zawdzięczam to może zapomnieniu mojej matki. Lecz skoro tylko się dowiedziałam, że jesteś w niebezpieczeństwie, przypomniałam sobie swoje obowiązki. Obowiązkiem żony jest dzielić los męża. Wypędzą cię, idę z tobą na wygnanie, wtrącą cię do więzienia, ja pójdę za tobą, zabiją cię, ja umrę. I podała mężowi rękę, którą on uściskał. Jeżeli nie z miłością, to na pewno z wdzięcznością. A, biedna Margo. A rzekł Karol IX, lepiej byś zrobiła, gdybyś mu poradziła zostać katolikiem. Najjaśniejszy panie, odpowiedziała Małgorzata z wrodzoną sobie dumą, dla samego siebie nie żądaj niegodnego postępku od członka swej rodziny. Katarzyna znacząco spojrzała na Karola. Mój bracie, zawołała Małgorzata, pojąwszy również jak Karol IX, co oznaczał straszny wyraz twarzy Katarzyny. Mój bracie. Pomyśl o tym, wszak sam dałeś mi go za męża. Karol IX pod rozkazującym wzrokiem Katarzyny i błagalnym Małgorzaty chwilę zawahał się, na koniec Oroma zwyciężył. Prawdziwie, szepnął, nachyliwszy się do ucha Katarzyny, Margoma słuszność. Henryk jest moim szwagrem. Tak, odrzekła Katarzyna, zbliżywszy się do ucha króla. Tak. Lecz gdyby nim nie był. Małgorzata, powróciwszy do siebie, na próżno starała się odgadnąć, co Katarzyna de Medici powiedziała do ucha Karolowi IX. Część ranka przeszła jej na pielęgnowaniu Lamola, druga zaś na bezowocnym usiłowaniu rozwiązania powyższej zagadki. Król Nawarry pozostał w lurze jako więzień, hugonotów mordowano z jeszcze większą zaciekłością. Po strasznej nocy nastąpiła rzeź przy świetle dziennym, jeszcze bardziej odrażająca. Dzwony nie jęczały już na trwogę, lecz dzwoniły Tedeum. Uroczyste głosy z piżu, rozchodzące się pośród morderstw i pożarów, były jeszcze smutniejsze w dzień, aniżeli dzwon zwiastujący śmierć minionej nocy. To jeszcze nie wszystko. Zdarzyła się dziwna rzecz tarnina kwitnąca wiosną i jak zwykle tracąca swoje wonne kwiaty w miesiącu czerwcu, zakwitła znowu w nocy. Katolicy, widząc w tym zjawisku cud i przypisując go zatwierdzeniu ich zbrodni przez Boga, szli procesją z krzyżami i chorągwiami na cmentarz niewiniątek, gdzie rosły owe cudowne krzewy. Naturalnie taki znak boskiego przyzwolenia podwoił okrucieństwa morderców. I podczas kiedy w mieście na każdej ulicy, na każdym placu miały ciągle miejsce sceny śmierci. Louvre był ogólną mogiłą wszystkich protestantów, znajdujących się w Paryżu w chwili złowrogiego sygnału. Tylko król Nawarry, książę Kondeusz i Lamol zostali oszczędzeni. Uspokoiwszy się co do Lamola, którego rany, jak to zauważyła dnia poprzedniego, były ciężkie, lecz nieśmiertelne, Małgorzata myślała tylko o tym, jak uratować życie swego męża, które jeszcze było w niebezpieczeństwie. W istocie pierwszym uczuciem obudzonym w żonie było uczucie ubolewania nad człowiekiem, któremu przysięgła, według słów samego Berneńczyka, jeżeli nie miłość, to przynajmniej pomoc. Lecz poza tym serce królowej przejęło i inne uczucie, nie tak bezinteresowne. Małgorzata była chciwa wyniesienia. Wychodząc za Henryka de Bourbon, na pewno liczyła na tron królewski. Nawarra, rozszarpywana po kawałku z jednej strony przez francuskich, a z drugiej przez hiszpańskich królów, do tego stopnia, że już zmniejszyła się o połowę, mogła się stać silnym królestwem, przyjąwszy za swoich poddanych wszystkich hugonotów francuskich, gdyby Henryk spełnił pokładane w nim nadzieje. A męstwo jego, okazywane w tych kilku przypadkach, w których dobywał oręża, obiecywało dużo. Dzięki swemu wykształceniu i subtelnemu umysłowi Małgorzata wszystko to pojęła i rozważyła w swojej głowie. Tracąc Henryka, utraciłaby nie tylko męża, lecz i tron. To jej głębokie zamyślenie przerwane zostało cichym pukaniem do tajemnych drzwiczek. Małgorzata zadrżała, gdyż tylko trzy osoby wchodziły tymi drzwiczkami. Król, królowa matka i książę Dalenson. Otworzyła drzwi do gabinetu, zaleciła milczenie Gilonie i Lamolowi i poszła otworzyć tajemne wejście. Był to książę d'Alençon. Poprzedniego dnia młodzieniec ten zniknął. Była chwila, w której Małgorzata chciała błagać go o wstawienie za królem Nawarry, lecz straszna myśl wstrzymała ją. Małżeństwo zostało skojarzone wbrew jego życzeniom. Franciszek nienawidził Henryka i zachował neutralność względem Berneńczyka, dlatego tylko, że był przekonany, iż Henryk z Małgorzatą są sobie obojętni. Najmniejsza przeto oznaka przywiązania Małgorzaty do męża mogłaby zamiast oddalić, przybliżyć tylko do piersi Henryka jeden z trzech grożących mu sztyletów. też Małgorzata ujrzawszy młodego księcia zadrżała bardziej niż gdyby spostrzegła Karola IX lub królową matkę. Zresztą patrząc na księcia trudno było przypuścić, że na mieście lub w luwrze dzieje się coś nadzwyczajnego. Ubrany był ze zwykłą elegancją. Bielizna i suknie jego wydawały zapach, którego nie mógł znieść Karol IX, którego jednak książe d'alencon i książę andegaweński zawsze używali. Tylko tak wprawne oko jak małgorzaty mogło dojrzeć, że pomimo niezwykłej bladości twarzy i drżenia rąk, tak pięknych i tak starannie utrzymanych jak u kobiety, w sercu księcia panowała radość. Wszedł jak zazwyczaj i postąpił naprzód, ażeby pocałować siostrę. Lecz Małgorzata zamiast mu nadstawić swych policzków, jakby to uczyniła, gdyby przyszedł Karol lub książę Andegaweński, schyliła się tylko i nadstawiła głowy. Książę westchnął i dotknął bladymi ustami czoła Małgorzaty, następnie usiadł i zaczął opowiadać siostrze krwawe nowiny z tej nocy. Powolny, straszny zgon admirała, gwałtowną śmierć Teliniego, który przestrzelony kulą w tejże chwili wydał ostatnie tchnienie rozwodził się nad najmniejszymi szczegółami minionej nocy z tą chciwością krwi, jemu i jego dwóm braciom właściwą. Na koniec, opowiedziawszy wszystko, zamilkł. Przyszedłeś tu nie tylko dlatego, ażeby mi te wypadki opowiedzieć, nieprawdaż, mój bracie? Zapytała Małgorzata. Książę Dalenson uśmiechnął się. Jeszcze coś więcej masz mi do powiedzenia? Nie, odrzekł książę. Ja czekam. Na co? Czyżeś mi nie mówiła, kochana małgorzato, odparł książę przysuwając swoje krzesło do siostry, żeś wyszła za króla nawarry wbrew swoim życzeniom? Tak jest, bez wątpienia. Wcale nie znałam księcia berneńskiego, kiedy mi go przeznaczono na męża. A od tego czasu jakaś go poznała, czyż nie mówiłaś, że nie czujesz ku niemu najmniejszego przywiązania? Mówiłam, to prawda. Podług twego mniemania, małżeństwo to miało być dla ciebie nieszczęściem. Kochany Franciszku, odpowiedziała Małgorzata, któreż małżeństwo nie jest największym nieszczęściem. A więc, kochana Małgorzato, czekam, jak ci już powiedziałem. Lecz na cóż czekasz? Na to, ażebyś mi objawiła swoje zadowolenie. Z czegóż to mam być zadowolona? Z niespodziewanego wypadku, wskutek którego możesz zostać wolną. Wolną? Powtórzyła Małgorzata, chcąc zmusić księcia, żeby dokończył rozpoczętą myśl. Bez wątpienia rozwiodą cię z Henrykiem Nawarskim. Rozwiodą? Zawołała Małgorzata, utkwiwszy wzrok w młodym księciu. Książę Dalenson chciał wytrzymać to spojrzenie, lecz wkrótce zmieszany musiał odwrócić oczy w drugą stronę. Rozwiodą? Powtórzyła Małgorzata. Zobaczymy to, mój bracie bądź tak łaskaw i opowiedz mi ze wszystkimi szczegółami jakim to sposobem chcą nas rozwieść no mruknął książę henryk jest hugonotem bez wątpienia lecz on przecież tego nie tajił wiedzieli o tym wszyscy kiedy mnie wydawano za niego za mąż. tak jest moja siostro rzekł książę a na twarzy jego błysnęła mimowolna radość lecz od twego małżeństwa cóż robił henryk – Wiesz o tym lepiej, aniżeli kto inny. Prawie cały dzień przepędza on z tobą. To na polowaniu, to na grze w piłkę i innych zabawach. – Tak, tak. Dnie, bez wątpienia – odpowiedział książę. – A noce? – Małgorzata zamilkła i z kolei spuściła oczy. – Noce? – mówił dalej książę Dalenson. Noce? A więc zapytała Małgorzata, czując, że należałoby coś odpowiedzieć. Noce Henryk przepędzał pani desow. Skąd o tym wiesz? Zawołała Małgorzata. Wiem, bo mnie to obchodzi, rzekł młody książę, blednąc i obrywając koronki od swoich rękawów. Małgorzata zaczęła się domyślać, co powiedziała Katarzyna do ucha Karolowi IX. Udała jednak, że o niczym nie wie. Dlaczego mi to wszystko mówisz, mój bracie? Odpowiedziała z doskonale udanym smutkiem. Czyżby dlatego, aby mi przypomnieć, że nikt mnie tu nie lubi? Że wszyscy mnie nienawidzą, nawet ten, którego natura dała mi za obrońcę, a kościół za męża. Jesteś niesprawiedliwa, szybko wtrącił książę, przysuwając się jeszcze bliżej. Ja kocham cię i opiekuję się tobą. Bracie mój, rzekła Małgorzata, spoglądając na niego badawczym wzrokiem. Masz mi coś do powiedzenia od królowej matki? Ja. Mylisz się, siostro, przysięgam ci. Z czego możesz o tym wnosić? Z tego, że zerwałeś przyjaźń z moim mężem. Z tego, że opuszczasz stronę króla Nawarry. – Stronę króla Nawarry? – ze zdziwieniem powtórzył książę. – Tak jest, bez wątpienia. Pomówmy otwarcie, Franciszku. Dwadzieścia razy zgodziłeś się na to, że możesz się wznieść lub utrzymać nie inaczej, jak przy wzajemnym poparciu. Ten związek stał się niemożliwym do utrzymania, moja siostro – przerwał książę Dalenson. Dlaczego? – Dlatego, że król ma swoje widoki na twego męża. Przebacz, omyliłem się, nazywając go twoim mężem, chciałem powiedzieć Henryka Nawarskiego. Nasza matka odgadła wszystko. Wprawdzie wziąłem stronę Hugonotów, myśląc, że są silni, teraz zaś mordują Hugonotów, a za tydzień nie zostanie ich pięćdziesięciu w całym królestwie. Ściskałem rękę króla Nawarry, dlatego, że był twoim mężem. Lecz teraz już nim nie jest. Cóż powiesz na to ty, kobieta nie tylko najpiękniejsza, ale i najmądrzejsza w całej Francji? Powiem, odparła Małgorzata, że znam dobrze naszego brata Karola. Widziałam go wczoraj w jednym z tych napadów szaleństwa, skracających jego życie o dziesięć lat. Powiem jeszcze, że te napady coraz częściej się powtarzają i że według wszelkiego prawdopodobieństwa nasz Karol niedługo pożyje. Powiem na koniec, że król polski umarł i że na jego miejsce koniecznie chcą wybrać jakiegoś francuskiego księcia. W takich okolicznościach nie należy porzucać sprzymierzeńca, który w chwili bitwy może nas wesprzeć siłą całego narodu i królestwa. A ty, zawołał książę, czyż mnie nie zdradzasz jeszcze bardziej, przekładając cudzoziemca nad brata? Objaśnij mnie, Franciszku, jak i w czym cię zdradziłam. Wczoraj prosiłaś Karola o życie króla Nawarry. Cóż więcej, zapytała Małgorzata z udaną niewinnością. Książę nagle powstał i przeszedł się kilka razy po pokoju. Potem schwycił Małgorzatę za rękę. Ręka ta była sztywna i zlodowa ciała. Do widzenia, moja siostro, rzekł książę. Nie chciałaś mnie pojąć. Przypisz więc sama sobie nieszczęścia, jakie mogą spaść na ciebie. Małgorzata pobladła. I pozostała nieruchoma na miejscu. Książę odchodził. Małgorzata nie prosiła go, aby pozostał, lecz zaledwie znikł w korytarzu, sam natychmiast powrócił. Słuchaj, Małgorzato, rzekł. Zapomniałem ci powiedzieć, że jutro o tej godzinie król Nawarry już żyć nie będzie. Małgorzata krzyknęła. Myśl, że użyto jej jako narzędzia do zamordowania Henryka, zatrwożyła ją do głębi duszy. I ty nie przeszkodzisz temu? zapytała. Nie obronisz swego najlepszego, najwierniejszego sprzymierzeńca. Od wczorajszego dnia król nawarry przestał być moim sprzymierzeńcem. Któż więc jest nim? Gwizjusz. Tępiąc hugonotów Gwizjusz stał się królem katolików. Więc syn Henryka II uznaje za swego króla księcia Lotaryngii? Nie jesteś dzisiaj w stanie, Małgorzato, nic pojąć. Przyznam, że na próżno staram się przeniknąć twą myśl. Siostro pochodzeniem, nie ustępujesz w niczym księżnej de Porsche. Gwizjusz jest tak śmiertelny, jak i król nawarry. Wystaw więc sobie, Małgorzato, trzy rzeczy, wszystkie prawdopodobne. Pierwsza, że księcia Gwizjusza obiorą królem Polski. Druga, że ty mnie kochasz tak, jak ja ciebie. Wtedy ja zostanę królem Francji, a ty, ty. Ty będziesz królową katolików. Małgorzata zakryła twarz rękoma, zdumiona przenikliwością obmyślanych planów i zamiarów młodzieńca, którego u dworu nikt nie miał za bardzo bystrego. Lecz, zapytała po chwili milczenia, ty nie trzymasz strony księcia Gwizjusza, podobnie jak nie dbasz o dobro króla nawarry. Co się stało? Odstać się już nie może, głucho odrzekł książę. Jeżeli trzymałem stronę księcia, miałem bez wątpienia swoje powody. Twój plan doskonały, dobrze obmyślany. Jedna tylko rzecz może połamać szyki i przeszkodzić w jego wykonaniu, powiedziała Małgorzata powstając. Cóż takiego? To, że już nie kocham księcia Gwizjusza. Kogoż więc kochasz? Nikogo. Książę spojrzał na siostrę, ze zdziwieniem człowieka, który nic nie rozumie. Po chwili wyszedł z westchnieniem, ocierając twarz ręką zimną jak lód. Małgorzata pozostała sama, pogrążona w myślach. Jej położenie zaczęło się rysować przed oczyma jasno i wyraźnie. Noc świętego Bartłomieja zbluzgała się krwią wskutek rozkazu króla. Wykonawcami rozkazu była królowa matka i książek Wizjusz. Książek Wizjusz i Dalenson połączyli się, ażeby wyciągnąć z tego zdarzenia jak najwięcej korzyści. Śmierć króla Nawarry była nieuniknionym skutkiem tej katastrofy. Po jego śmierci zawładną królestwem Nawarry Małgorzata zostanie wdową bez tronu, bez władzy, widząc tylko przed sobą klasztor, gdzie nie będzie nawet miała smutnej pociechy opłakiwania męża, bo Henryk nigdy nim nie był. Gdy tak rozmyślała, królowa Katarzyna przysłała zapytać ją, czy by nie życzyła sobie pojechać z całym dworem na cmentarz niewiniątek do cudownego krzewu. Pierwszym odruchem Małgorzaty było wymówić się od uczestnictwa w tej procesji, lecz przyszło jej do głowy, że może będzie mogła dowiedzieć się czegoś o królu Nawarry. Kazała więc odpowiedzieć, że jeżeli już jest dla niej przygotowany koń, z chęcią towarzyszyć będzie ich królewskim mościom na cmentarz niewiniątek. W pięć minut później paść doniósł jej, że orszak zaraz wyruszy. Małgorzata dała znak dzilonie, ażeby miała staranie o chorym i wyszła. Król, królowa matka Tawan i znakomitsi katolicy panowie siedzieli już na koniach. Małgorzata szybkim spojrzeniem przebiegła całe towarzystwo składające się najmniej z dwudziestu osób. Króla Nawarry nie było, lecz pani de Sauv była obecna. Zamieniła ona spojrzenie z Małgorzatą, która domyśliła się, że kochanka jej męża chce jej coś powiedzieć. Orszak postępował przez ulicę Saint-Honoré i de Lestrise. Lud, zobaczywszy króla, królową matkę i znakomitszych katolików, zbierał się coraz liczniej i towarzyszył im, krzycząc Niech żyje król! Niech żyją katolicy! Śmierć Hugonotom! Wywijali przy tym zakrwawionymi szpadami i zakopconymi różnicami, które brały tak żywy udział w nocnej rzezi. Na końcu ulicy Desprouvel spotkano tłum ludzi ciągnących jakiegoś trupa bez głowy. Był to trup admirała, którego ludzie ci ciągnęli, aby powiesić za nogi w Montfaucon. Orszak wjechał na cmentarz niewiniątek bramą położoną naprzeciw ulicy Deschapes, obecnie de Deschargères. Duchowieństwo uprzedzone o przybyciu króla i królowej matki oczekiwało ich z powitalną mową. Pani de Sauf skorzystała z chwili, w której Katarzyna słuchała zwróconego do siebie przemówienia i zbliżyła się do Małgorzaty, prosząc, ażeby ta dozwoliła jej ucałować swoją rękę. Małgorzata podała jej rękę, pani desow całując ją wsunęła za rękaw małą, zwiniętą karteczkę. Jakkolwiek szybko i skrycie to uczyniła, katarzyna jednak spostrzegła i obróciła się właśnie wtedy, kiedy jej dama całowała rękę królowej. Obie kobiety spostrzegły spojrzenie, które je na wskroś przeniknęło, lecz żadna nie zmieszała się. Tylko pani desow oddaliła się od Małgorzaty i zajęła miejsce obok katarzyny. Odpowiedziawszy na przywitanie, Katarzyna z uśmiechem dała znak królowej nawarry, żeby się zbliżyła. Małgorzata usłuchała. Widzę, moja córko, rzekła królowa matka ze swoim akcentem włoskim, iż nie na żarty przyjaźnisz się z panią desow. Małgorzata uśmiechnęła się z wyrazem goryczy na twarzy. Tak jest, moja matko, odpowiedziała Żmija, ukąsiła mnie w rękę. A. — A — powiedziała z uśmiechem Katarzyna — jesteś zazdrosna, jak mi się zdaje. — Mylisz się, pani — odrzekła Małgorzata — tyle jestem zazdrosna o króla Nawarry, ile król Nawarry jest we mnie zakochany. Ja tylko umiem odróżniać przyjaciół od wrogów. Kocham tych, którzy mnie kochają. Pogardzam tymi, co mnie nienawidzą. Gdybym czyniła inaczej, czyż byłabym, pani, twą córką? Katarzyna uśmiechnęła się w taki sposób, aby Małgorzata poznała, że jeżeli miała ją w podejrzeniu, podejrzenie to zupełnie upadło. Na cmentarz Niegniątek przybył książek już w towarzystwie niewielkiego grona szlachty, zagrzanej jeszcze niedawną rzezią. Orszak ten postępował za bogato przybraną lektyką, która zatrzymała się naprzeciw króla. – Księżna de Nevers – zawołał Karol IX – Witam cię, piękna i surowa katoliczko. Słyszałem, kuzynko, żeś strzelała z okien do hugonotów i żeś nawet zabiła jednego kamieniem. Księżna de Nevers nadzwyczaj się zarumieniła. Najjaśniejszy panie, powiedziała cichym głosem, zginając przed królem kolano: przeciwnie, miałam szczęście przyjąć do swego domu rannego katolika. Dobrze. Dobrze, moja kuzynko. Można mi służyć dwojako, albo mordując moich nieprzyjaciół, albo pomagając przyjaciołom. Każdy robi, co może, i jestem przekonany, że gdybyś mogła, uczyniłabyś więcej. Lud, widząc zgodę między Karolem IX a lotaryńczykami, krzyczał z całej siły. Niech żyje król, niech żyje książę wizjusz, niech żyje katolicyzm. Czy pójdziesz z nami do Luwru? Henrietto? Zapytała królowa matka piękną księżnę. Małgorzata trąciła łokciem swą przyjaciółkę, która, zrozumiawszy ten znak, odpowiedziała Nie, pani. Przynajmniej jeżeli mi wasza królewska mość uczynić tego nie rozkażesz, mam pewne sprawy w mieście z królową Nawarry. Cóż to za sprawy? Zapytała Katarzyna. – Chcemy obejrzeć bardzo rzadkie i bardzo ciekawe książki greckie, znalezione u pewnego starego protestanckiego pastora i złożone w wieży Saint-Jacques-Boucherie – odpowiedziała Małgorzata. – Lepiej byście pojechały zobaczyć, jak zrzucają hugonotów z mostu Moulin w Sekwanę – rzekł Karol IX. – Tam miejsce dla prawdziwych Francuzów. – Będziemy i tam, jeżeli tego wasza królewska mość wymagasz – odpowiedziała księżna de Nevers. Katarzyna niedowierzająco spojrzała na obie przyjaciółki, Małgorzata zauważyła to i zaczęła niespokojnie oglądać się na wszystkie strony. Niepokój ten prawdziwy czy też udany nie uszedł baczności Katarzyny. Czego szukasz? Zapytała. Szukam. Nie widzę, odrzekła Małgorzata. Czego szukasz? Czego nie widzisz? Desow, odpowiedziała Małgorzata. Czy powróciła do Luwru? Mówiłam ci, że jesteś zazdrosna, szepnęła jej Katarzyna do ucha. O głupta się. No, Henriette, to dodała, wzruszając ramionami, weź ze sobą królową nawarry. Małgorzata jeszcze udawała, że się naokoło ogląda, a potem, nachyliwszy się do ucha swojej przyjaciółki, rzekła jej zabierz mnie ze sobą jak najprędzej, muszę ci się zwierzyć z bardzo ważnej rzeczy. Księżna ukłoniła się Karolowi IX i Katarzynie, następnie zwróciła się z uszanowaniem do królowej Nawarry. – Czy wasza królewska mość raczysz wsiąść do mojej lektyki? – Jak najchętniej, tylko zastrzegam sobie, żebyś mnie odesłała z powrotem do Luwru. Ja, moja lektyka i moi ludzie są do usług waszej królewskiej mości. Królowa Małgorzata wsiadła w lektykę i dała znak księżnej de Nevers, która także wsiadła i z uszanowaniem zajęła miejsce na przodzie. Katarzyna wraz z Orszakiem powróciła do Luwru tą samą drogą, którą jechała pierwej. Zauważono, że królowa matka przez całą drogę szeptała coś do ucha Karolowi IX, wskazując po kilkakroć na panią de i za każdym razem Karol IX śmiał się po swojemu. Śmiech ten był gorszy aniżeli groźba. Małgorzata zaś zaledwie tylko lekty karuszyła z miejsca i kiedy już nie potrzebowała obawiać się oczu Katarzyny, dobyła z rękawa karteczkę pani de Sow i przeczytała co następuje. Otrzymałam rozkaz przesłania dziś wieczór królowi nawarry dwóch kluczy. Jeden jest od pokoju, w którym jest uwięziony, drugi zaś od mego. Skoro już będzie u mnie, polecono mi zatrzymać go u siebie do szóstej nad ranem. Niech się wasza królewska mość namyśli, zdecyduje i nie zważa na moje życie. Nie ma wątpliwości, powiedziała Małgorzata, użyto tej biednej kobiety za narzędzie, którym chcą nas wszystkich zgubić. – Zobaczymy jednak, czy też to łatwo, jak mówi mój brat, Karol IX, zrobić z królowej Margot zakonnicę. – Od kogoż jest ten bilecik? – zapytała księżna Nevers, wskazując papier, który Małgorzata odczytała z wielką uwagą. – Ach, księżno, mam ci wiele rzeczy do powiedzenia – odrzekła Małgorzata, drąc bilecik na drobne kawałki. Lecz przede wszystkim, dokąd się udamy? zapytała Małgorzata. Spodziewam się, że nie na most, mule. Już dosyć napatrzyłam się na rzeź od wczorajszego dnia. Pozwolono mi odprowadzić Waszą Królewską Mość. Przede wszystkim zapomnij, proszę, o mojej królewskiej mości. Odprowadzisz mnie więc do pałacu Gwizjuszów, jeżeli tylko się Pani zgodzisz. Dlaczegoż nie? Do ciebie, Henrietto. Wszak księcia Gwizjusza tam nie ma i twego męża również. O tak! zawołała księżna z błyszczącymi z radości oczyma tak. Nie ma ani mego szwagra, ani męża, ani nikogo. Jestem wolna wolna jak powietrze, jak ptak, jak chmura wolna moja królowo. Czy słyszysz, czy pojmujesz, ile szczęścia zawiera w sobie ten wyraz wolna idę, dokąd chcę, rozkazuję. Ach, biedna królowo, nie jesteś wolna, dlatego też wzdychasz. Idziesz, dokąd chcesz, rozkazujesz. Czy to już dosyć? Czy na tym koniec? Nie. Na taką wolność jesteś zbyt wesoła. Wasza królewska mość obiecałaś mi zwierzyć się. Znowu moja królewska mość. Ej, bo się pogniewamy, Henrietto. Czy już zapomniałaś o naszej umowie? Nie. Jestem twoją uniżoną sługą w obecności ludzi, lecz szczerą przyjaciółką, kiedy jesteśmy same. Czyż nie tak, pani? Czyż nie tak, kochana Małgorzato? Tak. Tak. Odrzekła królowa, śmiejąc się. Precz familijna nienawiści, precz wiarołomność przyjaźni. Wszystko prosto, otwarcie, szczerze, słowem związek na czas wojny i pokoju, z jednym celem schwytania w locie, jeżeli się uda, przemijającego szczęścia. Tak, tak, Henrietto, a na znak obopólnego przymierza uściśnijmy się. I obydwie zachwycające twarzyczki, jedna blada i smętna, druga rumiana, otoczona jasnymi włosami i wesoła, nachyliły się ku sobie i złączyły usta tak, jak już złączyły swe myśli. A więc masz jakie nowiny? zapytała księżna z wielką ciekawością, spoglądając na Małgorzatę. Alboż te dwa dni nie są pełne nowin? — O, ja mówię o miłości, nie zaś o polityce. Jak będziemy w tym wieku, co pani Katarzyna, twoja matka, wtedy się będziemy mogły nią zajmować. Lecz mamy dość czasu czekać na to, jeszcze przynajmniej ze dwadzieścia lat, moja piękna królowo. Mówmy o czym innym. Czy czasem nie wyjdziesz znowu za mąż? — A za kogo? — zapytała śmiejąc się Małgorzata. — Ach, uspokoiłaś mnie tą odpowiedzią. — Tak, Henrietto, lecz właśnie to, co ciebie uspokaja, mnie zatrważa. Będę musiała wyjść za mąż. Kiedy? Jutro. Ach, biedna przyjaciółko. I czy to konieczne? Tak. Dokroćset, jak mówi pewien mój znajomy to nieprzyjemne. Masz znajomego, który mówi dokroćset? Śmiejąc się, zapytała Małgorzata. Tak. Któż to taki? Ciągle mnie wypytujesz, zamiast sama mówić. Dokończ, a ja wtedy zacznę. Otóż w kilku słowach powiem ci, o co chodzi. Król nawarry jest zakochany, i mnie nie chce. Ja się nie kocham, lecz także go nie chcę. Tymczasem powinniśmy oboje zmienić nasze uczucia jeszcze przed jutrem, a choćby tylko udawać. A więc zmieni je, a możesz być pewna, że i on zmieni. Lecz właśnie to jest niepodobieństwem, gdyż mniej niż kiedykolwiek jestem usposobiona do zmiany naszych obopólnych stosunków. Lecz co do twego męża, Henriette, to już powątpiewam, waham się. Dlaczegoż? Ze względu na religię. Czy ty znajdujesz jaką różnicę między katolikami i protestantami? Czy w polityce? Tak, o bez wątpienia. A w miłości? Kochana przyjaciółko, my kobiety jesteśmy takimi pogankami, że obdarzamy miłością ludzi wszystkich sekt, jakie tylko mogą istnieć. Co się zaś tyczy Bogów, wyznajemy ich bardzo wielu. W osobie jednego, nieprawdaż? Tak jest, odrzekła księżna z błyszczącym w oczach bałwochwalstwem: tak, tego, którego nazywają eros, Kupido, Amor, tak, tego, który ma kołczan opaskę na czole i skrzydła, dokroć set. Niech żyje nabożność. Ty jednak modlisz się w szczególny sposób, zabijasz hugonotów kamieniami. Niech sobie tak mówią, a Małgorzato, jak to przekręcają usta gawiedzi najlepsze myśli, najszlachetniejsze czyny. Gawiedzi? Lecz zdaje mi się, że za ten czyn podziękował ci mój brat, Karol. Twój brat, Karol IX, jest wielkim strzelcem, który trąbi wróg cały dzień, stąd taki chudy. Od takich jak on, nie przyjmuje grzeczności. Zresztą odpowiedziałam twojemu bratu Karolowi. Czyż nie słyszałaś mojej odpowiedzi? Nie, mówiłaś tak cicho. Tym lepiej, udzielę ci więcej wiadomości, lecz dokończ pierwej swego wyznania, Małgorzato. Otóż, jeżeli. Cóż, jeżeli kamień, rzekła z uśmiechem królowa, o którym mówił mój brat, Karol IX, jest kamieniem historycznym, to wolę już nic więcej nie powiedzieć. Dobrze, zawołała Henrietta, ty wybrałaś Hugonota. Nie obawiaj się jednak, a żeby zaspokoić twoje sumienie, obiecuję ci wybrać sobie Hugonota przy pierwszej sposobności. Zdaje się, że tym razem oczarował cię katolik. Dokroć set, zawołała księżna. A już rozumiem, rozumiem. A cóż to za jeden ten hugonot, nie wybierałam go. Ten młodzieniec nie ma i bez wątpienia nie będzie miał u mnie nigdy żadnego znaczenia. Lecz jak on wygląda, to wcale nie przeszkadza, abyś go opisała. Wiesz przecież, jak jestem ciekawa. Piękny jak Apollo Belwederski jest ten młodzieniec, który unikając pogoni ukrył się w moim pokoju. O, więc nie ty go zaprosiłaś? Biedny chłopiec nie śmiej się, tak Henrietto walczy w tej chwili ze śmiercią. Więc taki słaby? Ciężko ranny. O, to nieznośna rzecz! Raniony hugonot, osobliwie też w tych czasach, lecz cóż ty robisz z tym hugonotem, który nie ma i niewątpliwie nie będzie miał dla ciebie nigdy żadnego znaczenia. Jest w moim gabinecie, schowałam go i pragnę uratować. Ładny, młody, raniony, ukryłaś go w swoim gabinecie, pragniesz go uratować. Powinno przynajmniej obudzić się w nim uczucie wdzięczności. Już się obudziło. Obawiam się tylko, czy nie jest silniejsze, aniżeli bym sobie tego życzyła. Więc interesujesz się nim, tym nieszczęśliwym młodzieńcem? Tylko z litości. Z litości. A biedna królowo. Ta cnota gubi zawsze naszą płeć. Wiesz, że król, królowa matka, książę są, nawet mój mąż mają wolny wstęp do moich pokojów. Więc chcesz mnie prosić, ażebym ukryła twego Hugonota, nieprawdaż? To jest dopóki będzie chory, pod warunkiem jednak zwrócenia ci go, skoro tylko wyzdrowieje. — Figlarko, — rzekła Małgorzata, — nie, zaręczam ci, że nie sięgam, myślą tak daleko. Czy nie mogłabyś go tylko ukryć, zachować życie, które ja uratowałam? Zapewniam cię, że byłabym ci bardzo wdzięczna. Jesteś wolna w Pałacu gwizjuszów nie masz ani szwagra, ani męża, który by cię podglądał lub męczył. Ponadto za twoim pokojem jest podobny jak u mnie gabinet, z tą tylko różnicą, że nikt nie ma prawa wchodzić do niego. A więc pożycz mi tego gabinetu dla mego Hugonota. Jak wyzdrowieje, otworzysz mu klatkę, a ptak uleci. Jest tu tylko jedna trudność, kochana królowo, oto, klatka już zajęta. Jak to? Czyż i ty kogo uratowałaś? To właśnie odpowiedziałam twemu bratu. Ach, rozumiem, dlatego też mówiłaś tak cicho, że nie mogłam cię dosłyszeć. Posłuchaj, Małgorzata, to cudowna historia, wcale nie gorsza od twojej. Pozostawiwszy ci sześciu żołnierzy, powróciłam z drugimi sześcioma do pałacu gwizjuszów i przypatrywałam się, jak palą i rabują dom, oddzielony od pałacu mego brata, tylko ulicą de katr Nagle usłyszałam krzyk kobiet i przekleństwa mężczyzn. Wychodzę na balkoni przede wszystkim spostrzegam szpadę, która zdawała się oświecać swoim blaskiem całą tę scenę. Podziwiam ruchy tego wściekłego oręża. Wiesz, jak ja lubię ładne widoki. Naturalnie zaczynam potem rozpoznawać rękę robiącą szpadą i osobę, do której ta ręka należy. Na koniec, pośród bitwy i krzyków, rozpoznaję człowieka i widzę... Widzę bohatera. Ach, królowo, Ajaxa, Telamona. Słyszę głos, głos stentora. Wpadam w uwielbienie. Lękam się, drżę przy każdym cięciu grożącym mu, przy każdym zamachu jego szpady. Kwadras czułam jakieś wzruszenie, którego do tej chwili nie doświadczałam, którego istnienia nie przeczuwałam nawet. O nie miałam, zaledwie już mogłam oddychać. Nagle mój bohater zniknął. Jak to? Pod kamieniem, który rzuciła na niego jakaś staruszka. Wtedy, jak Cyrus, odzyskałam mowę i zaczęłam wołać na pomoc, na pomoc. Nasi żołnierze wypadli, porwali go i wnieśli do pokoju, o który prosisz dla swego protegowanego. Ach rozumiem tę historię, tym lepiej, kochana Henrietta, że bardzo jest podobna do mojej. Z tą jednak różnicą, moja królowo, że nie potrzebuję wcale odsyłać od siebie pana Anibala de Cocona, bo służy on memu królowi i jest jednej ze mną religii. – Nazywa się Anibal de Cocona? – zapytała Małgorzata, parsknąwszy śmiechem. – Straszliwe nazwisko, nieprawdaż? – odrzekła Henrietta. – Lecz ten, który je nosi, godzien jest jego. – co za rycerz, Kroćset A ile przelał krwi? Włóż królowo maskę, już przybyłyśmy. Po cóż mam kłaść maskę? Dlatego, że chcę ci pokazać mojego bohatera. Czy piękny? Wydawał mi się prześliczny podczas bitwy. Wprawdzie było to w nocy, przy blasku pochodni. Dzisiaj rano, przy dziennym świetle, przyznam, że cokolwiek zbrzydł. Jednak sądzę, że będziesz z niego zadowolona. A więc mego protegowanego nie będzie można umieścić w pałacu Gwizjusza. Szkoda, gdyż tutaj nikomu nie wpadłoby na myśl szukać hugonota. Dlaczegóż nie? Każ go tu przynieść dziś wieczorem. Jeden będzie leżał w kącie na prawo, drugi zaś w kącie na lewo. Lecz jak się dowiedzą, że jeden z nich jest hugonotem, a drugi katolikiem, to się zjedzą nawzajem. — O, ho, 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 tego się nie masz co obawiać. Pan de Kokona tak jest zraniony w twarz, że nic prawie nie widzi. Twój Hugonot zaś raniony w pierś tak, że zaledwie się rusza. Zalecisz mu milczenie, co się tyczy religii, a wszystko pójdzie jak najlepiej. — Dobrze, wejdźmy. A więc to już postanowione. — Dziękuję ci — powiedziała Małgorzata, ściskając Henriettę za rękę. — Tutaj — rzekła księżna Denevere — zamienisz się znowu na królową. Pozwól, że służyć ci jako królowej nawarry I księżna wyszedłszy z lektyki uklękła prawie Ażeby dopomóc wysiąść Małgorzacie Następnie wskazując jej drzwi pałacu strzeżone przez dwóch żołnierzy Uzbrojonych różnicami udała się za królową Zachowując pełną uszanowania postawę dopóki mogła być widziana Przyszedłszy do swego pokoju księżna zamknęła drzwi I przywołała garderobianą, żywą i przenikliwą Sycylijkę Micza zapytała ją po włosku. A cóż hrabia? Ma się lepiej. Cóż robi? Zdaje mi się, że teraz coś zajada. Dobrze, rzekła Małgorzata. Powrót apetytu jest dobrym znakiem. A prawda, zapomniałam, że jesteś uczennicą Ambrożego Paré. Idź, micza. Odsyłasz ją? Tak, przecież trzeba, żeby ktoś czuwał. Micza wyszła. Teraz, rzekła księżna, co chcesz? Iść do niego, czy zawołać go tutaj? Ani to, ani to. Chciałabym go widzieć, nie będąc widzianą. Na cóż to wszystko, wszak jesteś w masce. Może mnie poznać po włosach, po rękach, po jakim klejnocie. A jak jesteś przezorną od czasu wyjścia za mąż. Małgorzata uśmiechnęła się. Na to jest tylko jeden sposób, mówiła dalej księżna. Jakiż? Zobaczyć go przez dziurkę od klucza. Dobrze, prowadź mnie więc. Księżna wzięła Małgorzatę za rękę, poprowadziła ją do drzwi osłoniętych dywanem uklękła i przyłożyła oko do zamku, w którym nie było klucza. Właśnie widać go, rzekła, siedzi twarzą obrócony w tę stronę patrz. Małgorzata zastąpiła miejsce księżnej i z kolei spojrzała przez dziurkę od klucza. Kokona siedział przed bogato zastawionym stołem i, nie zważając na rany, jadł z apetytem. Ach, mój Boże, zawołała Małgorzata, odskoczywszy w tył. — Cóż tam takiego? — zapytała zdziwiona księżna. — Niepodobna. — Nie, na mą duszę to ten sam. — Kto taki? — mruknęła Małgorzata, wstając i chwytając księżnę za rękę. — To ten sam, co chciał zabić mego Hugonota. Wpadł za nim aż do mego pokoju. Zranił go nawet na moich rękach. — O, Henrietto, co za szczęście, że mnie nie widział. — No sama go widziałaś w walce. — Nieprawdaż, że piękny? — Nie wiem — odpowiedziała Małgorzata, gdyż patrzyłam na tego, którego napastował. — A ten, którego on napastował, nazywa się? — Lecz nie powtórzysz przy nim jego nazwiska. — Nie, ręczę ci. — Hrabia Lerac de la Molle. — Jakże on ci się wydaje? — Pan de la Molle? — Nie, pan de Kokona. — Na honor, — rzekła Małgorzata, — przyznam ci się, że... — Tu się zatrzymała. — Widzę, że masz żal do niego za rany twojego Hugonota. Lecz zdaje mi się, odrzekła z uśmiechem Małgorzata, że mój hugonot nic mu nie winien. Ta blizna na twarzy. A więc skwitowali się i możemy ich pogodzić. Przyślij mi swego rannego. Nie, nie teraz, potem. A kiedyż? Jak przeznaczysz dla swego osobny pokój? Lecz który? Małgorzata spojrzała na swoją przyjaciółkę, która po chwili milczenia także na nią spojrzała i śmiać się zaczęła. Niech i tak będzie, powiedziała księżna. Związek więc nasz jest jeszcze ściślejszy, aniżeli w przód. Wiecznie szczera przyjaźń, odrzekła królowa. A hasło, znak umówiony, jeżeli byśmy co od siebie potrzebowały. Potrójne imię twego potrójnego boga Eros, Cupido, Amor. I obie kobiety pożegnały się, ucałowawszy i uścisnąwszy za ręce, przynajmniej ze dwadzieścia razy. Królowa Nawarry, powróciwszy do Louvru, znalazła Dzielone bardzo zakłopotaną. Pani desow przyszła tu pod nieobecność Małgorzaty i przyniosła klucz, przysłany jej przez królową matkę. Był to klucz od pokoju, w którym zamknięto Henryka. Widoczne było, że Katarzyna, chcąc osiągnąć jakiś cel, potrzebowała, ażeby Berneńczyk przepędził tę noc u pani desow. Małgorzata, wziąwszy klucz, zaczęła go obracać w rękach na wszystkie strony kazała sobie powtórzyć to, co powiedziała pani desow, rozważyła każde słowo i zdawało się jej, że przeniknęła zamiar Katarzyny. Wzięła pióro i napisała na kawałku papieru. Zamiast udać się dzisiejszego wieczoru do pani desow, przyjść do królowej nawarry Małgorzata. Następnie zwinęła karteczkę, wsunęła ją w wydrążenie, znajdujące się w kluczu i rozkazała dzilonie, ażeby skoro noc nastąpi, klucz ten podsunęła pod drzwi więźnia. Uczyniwszy, to pomyślała o biednym rannym. Zamknęła wszystkie drzwi, weszła do gabinetu i z wielkim zdziwieniem ujrzała Lamola, ubranego w swoje suknie poszarpane i zbluzgane krwią. Lamol na jej widok usiłował powstać, lecz nie mogąc się utrzymać na nogach, padł na kanapę służącą mu za łóżko. Co pan robisz? Zapytała Małgorzata. Dlaczego nie wypełniasz przepisów doktora? Kazałam panu pozostać w spokoju, a pan, zamiast mi być posłuszny, postępujesz przeciwnie. — O pani, — rzekła Gillona, — ja temu nie jestem winna. Prosiłam, błagałam pana hrabiego, ażeby nie robił tego głupstwa, lecz oświadczył mi stanowczo, że nie pozostanie dłużej w luwrze. — Chcę opuścić luwr? — powiedziała Małgorzata, patrząc ze zdumieniem na młodzieńca, który spuścił oczy. — Lecz to jest niepodobieństwem. Pan nie jesteś w stanie chodzić. Jesteś blady i bez sił. Patrz, jak ci jeszcze drżą nogi. Dziś rano nie można było zatamować krwi z rany w ramieniu. Pani, odrzekł młodzieniec, o ile wczoraj składałem dzięki waszej królewskiej mości za udzielenie mi schronienia, o tyle dzisiaj błagam cię, pozwól mi stąd odejść. Lecz ja, rzekła zdziwiona Małgorzata, nie pojmuję pańskiego nierozsądnego zamiaru. Postępek taki gorszy jest od niewdzięczności. O pani zawołał lamol składając ręce żywie w mym sercu uczucie, które dla ciebie, królowo, nigdy nie wygaśnie. Nie może ono trwać długo powiedziała małgorzata wzruszona tonem głosu, który nie dozwalał wątpić o szczerości słów młodzieńca, gdyż albo rany otworzą się i umrzesz wskutek ujścia krwi, albo poznają w tobie hugonota i nie ujdziesz stu kroków, a już cię dobiją. Muszę jednak opuścić luwr, szepnął lamol. Musisz? Zawołała Małgorzata, utkwiwszy w nim swe przeźroczyste oczy i lekko blednąc. Ach, rozumiem, daruj Pan. Bez wątpienia poza luwrem znajduje się osoba, która się bardzo o Pana niepokoi. To bardzo naturalne, panie de La Moll pojmuje to. Dlaczegóż mi Pan od razu tego nie powiedziałeś? Albo raczej, dlaczegoż ja o tym wpierw nie pomyślałam, dając schronienie, obowiązani jesteśmy dbać nie tylko o ciało gościa, lecz również myśleć o jego sercu i leczyć duszy. — Niestety — odrzekł Lamol, mylisz się pani bardzo. Jestem prawie sam na świecie, a zupełnie sam w Paryżu, gdzie mnie nikt nie zna. Morderca mój jest pierwszym człowiekiem, z którym mówiłem w tym mieście, a wasza królewska mość — pierwszą kobietą, która raczyła ze mną rozmawiać. — Dlaczegóż więc chcesz się pan oddalić? — zapytała zdumiona Małgorzata. Dlatego, odpowiedział Lamol, że wasza królewska mość nie spoczywałaś wczorajszej nocy, dzisiejszej zaś, Małgorzata zarumieniła się. Zilono, powiedziała, noc zapada, sądzę, że już czas odnieść klucz. Zilona uśmiechnęła się i wyszła. Lecz podjęła Małgorzata, jeżeli pan jesteś w Paryżu sam, jeden i bez przyjaciół, cóż poczniesz? Pani przyjaciół znajdę wkrótce. Podczas mej ucieczki stanęła mi w myśli moja matka, katoliczka. Zdawało mi się, że ją widzę unoszącą się przede mną z krzyżem w ręku na drodze prowadzącej do Luwru. Wtedy to uczyniłem ślub, że jeśli mnie Bóg ocali, przyjmę wiarę mojej matki. Bóg wyświadczył mi więcej pani. Nie tylko zachował mi życie, lecz zesłał anioła, aby je sobie cenił. Lecz pan nie jesteś w stanie chodzić. Po zrobieniu kilkudziesięciu kroków padniesz bez zmysłów. Pani, próbowałem dzisiaj rano chodzić po tym gabinecie. Prawda, że stąpam z wolna i że chud sprawia mi ból dotkliwy, lecz bylebym się tylko dostał na plac Louvru, o reszcie nie myślę. Zdaje się zupełnie na los szczęścia. Małgorzata opuściła głowę na rękę i głęboko się zamyśliła. A król Nawarry zapytała, już pan jego nie wspominasz? Zmieniając religię, czy zmieniasz pan zarazem zamiar pozostawania u niego w służbie? Pani, Odpowiedział Lamol, blednąc. Wasza królewska mość dotknęłaś prawdziwej przyczyny mojego zamiaru odejścia stąd jak najprędzej. Wiem, że król Nawarry znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie i że jedynie znaczenie waszej królewskiej mości jako księżniczki francuskiej jest w stanie uratować jego głowę. Jak to panie? zapytała Małgorzata. O czym chcesz mówić? O jakich to wspominasz niebezpieczeństwach? Pani, odrzekł Lamol, wahając się, w tym gabinecie słychać wszystko. Prawda, powiedziała do siebie Małgorzata. Książę wizjusz już mi o tym wspominał. Następnie głośno dodała. I cóż pan słyszałeś? Naprzód rozmowę, jaką wasza królewska mość miałaś dziś rano z bratem. Z Franciszkiem? Zawołała Małgorzata, rumieniąc się. Z księciem Dalenson, tak pani. Następnie, skoro wasza królewska mość wyszłaś, słyszałem rozmowę Gilony z panią Dessow. I to te dwie rozmowy? Tak pani. Wasza królewska mość, zaledwie tydzień jesteś zamężną i kochasz swojego męża. Małżonek twój przyjdzie, jak już przyszli książę Dalenson i pani de Sauf. Zechce pewnie odkryć ci swoje tajemnice. Ja nie powinienem ich znać, byłbym niedyskretny, a nie mogę. Nie powinienem, a nade wszystko nie chcę być niedyskretny. Głos, jakim Lamol wymówił ostatnie słowa... Jego zmieszanie otworzyły nagle oczy Małgorzacie. Więc czujesz się, panie de la Mol, niezdolny do ukrycia tajemnicy? Zapytała łagodnie Małgorzata, która wsparta na poręczy krzesła i na pół ukryta w cieniu ciężkiej firanki napawała się przyjemnością czytania w sercu młodzieńca, będąc dla niego niewidzialną. Pani, powiedział La Mol, mam dziwny charakter, nie dowierzam sobie, a szczęście bliźniego mnie rozwściecza. — Czyje szczęście? — zapytała Małgorzata z uśmiechem. — A tak, szczęście króla Nawarry, biedny Henryk. — Widzisz, wasza królewska mość, że on jest szczęśliwy — zabałał żywo Lamol. — Szczęśliwy? — Tak jest, ponieważ go wasza królewska mość żałujesz. Małgorzata zaczęła wyskubywać jedwab ze swego woreczka i strzępić złote frędzle. — A więc nie chcesz widzieć króla Nawarry? — zapytała. Czy to już postanowione? Obawiam się, ażebym w takiej chwili nie przeszkodził jego królewskiej mości. A księcia d'Alenson, mego brata. O pani, zawołał Mol, Księcia d'Alenson. Nie, nie. Skoro nie chcę widzieć króla nawarry, to tym bardziej księcia d'Alenson. Dlatego, że. zapytała Małgorzata wzruszona do tego stopnia, że głos jej drżał. Dlatego, że będąc złym hugonotem, nie mogę być wiernym sługą Jego królewskiej mości króla nawarry. Katolikiem zaś nie jestem tak dobrym, ażebym był godny znajdować się w liczbie przyjaciół panów d'alencon i gwizjusza. Tym razem Małgorzata musiała spuścić oczy. Odpowiedź lamola poruszyła ją do głębi. Nie mogła też określić, czy słowa młodzieńca były jej przyjemne, czy też bolesne. W tej chwili weszła Gillona. Małgorzata zapytała ją spojrzeniem, na które Gillona odpowiedziała potakującym skinieniem głowy. A więc oddała klucz królowi Nawarry. Małgorzata jeszcze raz rzuciła wejrzenie na Lamola, który blady, zwiesiwszy głowę na piersi, wyglądał jak człowiek cierpiący fizycznie i moralnie. Panie de la Molle, jesteś dumny, powiedziała. Nie śmiem więc uczynić ci propozycji, na którą bez wątpienia się nie zgodzisz. Lamol wstał, postąpił krok naprzód i chciał ukłonić się na znak gotowości w wypełnieniu danych mu rozkazów, lecz ból palący, silny, przenikający wycisnął łzę z jego oczu. Czując, że może upaść, chwycił się firanki. Widzisz więc, zawołała Małgorzata, skoczywszy ku niemu i obejmując go ramieniem, widzisz, że jeszcze nie możesz obejść się bez mojej pomocy. Uśmiech zaledwie dostrzegalny przemknął po ustach Lamola. O tak szepnął, jak bez powietrza, którym oddycham, jak bez światła, które sprawia, że widzę. W tej chwili dało się słyszeć trzykrotne pukanie we drzwi. Słyszysz pani? zawołała strwożona Gillona. Już szepnęła małgorzata. Czy mam otworzyć? Zaczekaj! Może to król nawarry. O pani! Zawołał Mol, któremu na dźwięk słów królowej, wymówionych tak cicho, że tylko Gillona powinna je była słyszeć, powróciły wszystkie siły. — Pani, błagam cię na kolanach, pozwól mi wyjść, żywym lub umarłym. Miej litość nade mną. O nic mi nie odpowiadasz. Dobrze więc, zacznę mówić, a wtedy, spodziewam się, wypędzisz mnie, pani. — Milcz, nieszczęśliwy — zawołała Małgorzata, znajdująca wielką rozkosz w słuchaniu wyrzutów młodzieńca. — Milcz, pan — Pani, odparł Lamol, powtarzam ci, że w tym gabinecie wszystko słychać. O nie zmuszaj mnie do śmierci, jakiej by nawet najokrutniejszy kat nie mógł wymyślić. Cicho, cicho, powiedziała Małgorzata. O pani więc nie masz litości, nie chcesz mnie słuchać, nie chcesz mnie nawet zrozumieć, wiedz, że cię. Milcz pan, proszę, przerwała Małgorzata, zatykając usta młodzieńca delikatną i pachnącą ręką, którą Lamol schwycił i dotknął drżącymi usty. Lecz Szepnął Lamol. Lecz zamilcz już raz, moje dzieci. Jak śmiesz nie słuchać swojej królowej. Następnie szybko wyszła z gabinetu, zamknęła za sobą drzwi i oparłszy się o ścianę, przycisnęła ręką mocno bijące serce. Otwórz, Gilono powiedziała. Gilona wyszła z pokoju i po chwili twarz króla nawarry, nacechowana do wcipem, pomieszanym z odrobiną niedowierzania, ukazała się z poza portiery. Pani pragnęłaś mnie widzieć? rzekł król nawary do Małgorzaty. Tak jest. Czy wasza królewska mość odebrałeś mój list? Przyznaję, że nie bez zdziwienia odpowiedział Henryk, oglądając się z niedowierzaniem, które jednak wkrótce znikło. I nie bez niepokoju, nieprawdaż, panie? dodała Małgorzata. Przyznaję się, pani, i do tego. Jednak, będąc otoczony ze wszech stron nieubłaganymi nieprzyjaciółmi, i przyjaciółmi, może daleko groźniejszymi od samych nieprzyjaciół, przypomniałem sobie, że pewnego razu w oczach pani jaśniała wspaniałomyślność. myślność. Było to w wieczór naszego ślubu, kiedy indziej zaś widziałem w tym wzroku jaśniejące męstwo. Było to w dniu wczorajszym, w dniu, w którym miałem zginąć. Tak, to prawda, powiedziała Małgorzata z uśmiechem, gdy tymczasem Henryk pragnął zgłębić tajemnicę jej serca. Mając na uwadze to wszystko i przeczytawszy list pani, natychmiast zdecydowałem, co mi czynić wypada. Bez przyjaciół, uwięzionemu, bezbronnemu królowi nawarry nic nie pozostaje, jak tylko umrzeć umrzeć śmiercią głośną, śmiercią, która by została zapisana na kartach historii umrzeć nareszcie zdradzonym przez własną żonę. Przychodzę więc, pani, najjaśniejszy panie, odrzekła Małgorzata. Wiem, że powiesz co innego, skoro się dowiesz, iż wszystko, co się w tej chwili dzieje, jest dziełem osoby, która cię kocha i którą ty kochasz. Henryk o mało się nie cofnął przy tych słowach, a jego szare oczy rzucały spod czarnych brwi pytające spojrzenia. O uspokój się najjaśniejszy, panie, rzekła królowa, śmiejąc się. Ja nie mam żadnego prawa uważać się za tę osobę. Lecz, powiedział Henryk, to pani przysłałaś mi ten klucz. To pismo jest twoje. W samej rzeczy tę kartkę ja napisałam, lecz co się tyczy klucza, jest to rzecz zupełnie inna. Dość ci wiedzieć, najjaśniejszy Panie, że przeszedł on przez ręce czterech kobiet, zanim dostał się do ciebie. Czterech kobiet? zawołał zdziwiony Henryk. Tak, przez ręce czterech kobiet, powtórzyła Małgorzata, przez ręce królowej matki, pani Desow, moje i dzilony. Henryk zaczął pojmować zagadkę. Teraz, panie, pomówmy rozsądnie, powiedziała Małgorzata. A nade wszystko pomówmy otwarcie. Czy to prawda, że wasza królewska mość, jak już mówią powszechnie, jesteś gotów przejść na łono katolicyzmu? Zwykłe plotki. Ja jeszcze o tym nie myślałem. Jednak teraz już się zdecydowałeś. Tak jest. Myślę to uczynić. Jakże pani chcesz? W dwudziestym roku być prawie królem. Istnieją sprawy, które są warte mszy. Między innymi życie, nieprawdaż? Henryk nie mógł się wstrzymać od lekkiego uśmiechu. Wasza królewska mość niezupełnie wyjawiasz swoje myśli, zauważyła Małgorzata. To, czego trzeba się domyślać, zostawiam moim sprzymierzeńcom. Pani wiesz, że jesteśmy tylko sprzymierzeńcami. Gdybyś pani chciała być naraz i moim sprzymierzeńcem i. I żoną, nieprawdaż, najjaśniejszy panie? Na honor, tak. I moją żoną. Wtedy? O wtedy to co innego. Może starałbym się nawet zostać królem Hugonotów, jak oni mówią. Teraz muszę się zadowalać swoim życiem. Małgorzata spojrzała na Henryka tak dziwnym wzrokiem, że w umyśle mniej przenikliwym niż króla nawarry, wzrok ten mógłby obudzić podejrzenie. I czy jesteś, najjaśniejszy panie, pewny, że cel swój osiągniesz? Prawie, odpowiedział Henryk. Pani wiesz, że teraz niczego nie można być pewnym. W rzeczy samej, rzekła Małgorzata, Wasza królewska mość okazujesz tyle umiarkowania i obojętności dla spraw nawet interesujących, że gdy zrzekniesz się korony i zmienisz nawet religię, sprawiedliwie mogą się spodziewać, że się zrzeczesz i związku z księżną francuską. Słowa te zawierały tyle, że Henryk zadrżał mimo woli. Lecz stłumiwszy wzruszenie, z szybkością błyskawicy odpowiedział pomyśl pani, że w tej chwili jestem pozbawiony własnej woli. Uczynię to, co mi rozkaże król Francji. Gdyby zaś zapytano mnie o jaką kwestię dotyczącą mojego tronu, honoru i życia, wcale nie opierałbym swych praw na naszym wymuszonym związku i wolałbym zagrzebać się w jakimś zamku, jako starzec lub w jakimś klasztorze, jako pokutnik. To straszne zdanie się na swój los, to wyparcie się wszystkiego, co ziemskie, przestraszyło Małgorzatę. Sądziła, że rozwód już został ułożony pomiędzy Karolem IX, Katarzyną i królem Nawarry. Lecz czyż to, że jest siostrą jednego, a córką drugiej, nie przeszkodzi im wybrać ją na ofiarę? Doświadczenie mówiło jej, że na tych stosunkach nie można opierać swego bezpieczeństwa. Miłość własna przemówiła w sercu młodej kobiety, a raczej młodej królowej. Wasza królewska mość, jak widzę, powiedziała nieco uszczypliwym tonem, niewiele masz zaufania do gwiazdy błyszczącej nad czołem każdego monarchy. Ach, zawołał Henryk, nie mam zaufania dlatego, iż nie mogę dojrzeć swej gwiazdy pośród chmur, które w tym czasie zebrały się nad moją głową. A gdyby też tchnienie młodej kobiety rozpędziło te chmury i gwiazda zabłysła jaśniej, aniżeli w przód to bardzo trudno, powiedział Henryk. Czyż Wasza królewska mość powątpiewasz o istnieniu takiej kobiety? Nie, lecz powątpiewam o jej władzy. Zapewne chcesz, Wasza królewska mość, powiedzieć o jej dobrej woli. Powiedziałem o jej władzy i jeszcze raz to powtarzam kobieta bywa rzeczywiście silna tylko wtedy, kiedy miłość i korzyść łączą się u niej w jednakowym stopniu. Jeżeli jedno z tych uczuć góruje, wtedy kobieta, jak Achilles może być zwyciężona. Na miłość zaś takiej kobiety, jeżeli się nie mylę, liczyć nie mogę. Małgorzata milczała. Słuchaj pani, mówił dalej Henryk. Po ostatnim uderzeniu w dzwon Saint Germain musiałaś zastanawiać się nad tym, jakim sposobem przywrócić sobie wolność, której cię pozbawiono jedynie dlatego, ażeby zgładzić wszystkich moich stronników. Ja zaś musiałem myśleć nad tym, jak uratować swe życie. To było rzeczą najważniejszą i najpilniejszą. Wiem, że tracimy na nawarrę, lecz czymże jest utrata nawarry w porównaniu z wolnością i prawem głośnego mówienia w swoim pokoju czegoś pani nie śmiała czynić wtedy, kiedy cię podsłuchiwano z tego oto gabinetu? Pomimo wysiłku Małgorzata nie była w stanie powściągnąć uśmiechu. Król nawarry powstał i zamierzał oddalić się do swoich pokoi. Już bowiem jedenasta godzina wybiła i w lówrze wszyscy spali a przynajmniej udawali, że są pogrążeni we śnie. Henryk postąpił trzy kroki ku drzwiom, nagle zatrzymał się, jak gdyby dopiero w tej chwili przypomniał sobie powód, dla którego przyszedł do królowej i dodał Ale czy nie masz mi pani już nic do powiedzenia? Czy nie zechcesz dać mi możności podziękowania ci za wczorajsze wstawienie się za mną w zbrojowni króla? W istocie przybyłaś pani w samą porę, Dlatego nie mogę zaprzeczyć, że zjawiłaś się na scenie jak starożytne bóstwo, i jakby jedynie po to, żeby mi ocalić życie. Nieszczęśliwy, zawołała królowa stłumionym głosem, porywając swego męża za rękę. Jak to? Czyż nie widzisz, że nic jeszcze nie jest uratowane? Przeciwnie, wszystko zagrożone: wolność i korona i życie. Biedny zaślepieńcze, nieprawdaż, że mój list uważałeś tylko za oznaczenie schadzki? Sądziłeś, że Małgorzata, oburzona twoją osiembłością, chce przeciw temu coś przedsięwziąć? Ależ pani, rzekł Henryk zdziwiony, przyznaje. W tej chwili dały się słyszeć szybkie kroki poza tajemniczymi drzwiczkami. Słuchaj, wyrzekła Małgorzata. Królowa matka wychodzi ze swoich pokoi, odezwał się jakiś drżący ze strachu głos, po którym Henryk poznał natychmiast panią Desow. Dokąd idzie? Zapytała Małgorzata. Do waszej królewskiej mości. Coraz cichszy szelest jedwabnej sukni dał poznać, że pani de Sof oddaliła się.